Co robisz? Czego maluję używasz? Się. Pokaż, czego używasz. Co to jest? Tuż do rzęs Maybelline. Patrzcie, paznokcie mam nawet pod kolor. Tuszuję rzęsy. Co dzisiaj robimy? Dawaj, mów. Wstaliśmy sobie dzisiaj wcześniej, 7, a jest sobota. Ale położyliśmy się wcześniej spać, jesteśmy pięknie wyspani i mamy taki dość aktywny plan, że najpierw jedziemy na chwilę do moich rodziców, zawieźmy jedną rzecz, potem jedziemy przejść się wokół Pogorica. Jeszcze jedziemy do paczkomatu. Pogoda. Tak, jedziemy do paczkomatu po drodze, jest piękna pogoda, jest ile ma być dzisiaj? 18 stopni, tak? Nie wiem, nie, o, nie 14, wiem, 14 no. Chyba, ale jest tak ciepło, że ja w samych gaciach siedziałem na tarasie. Znaczy, tylko tarło się. No i co, będziemy się przejść, a co dalej, to zobaczycie na vlogu. Także zapraszamy na dzień z nami. Słuchajcie, ja tu mam swoją skrzyneczkę z rzeczami do ćwiczeń. Mam tu matę, mam tu jakiś strój, buty. Oprócz tego na live to pokazywałem u Klaudii. Jakieś tam do rozciągania, hantelki do tego. Pytałyście skąd, więc powtarzam, wszystko jest z Oshona, oprócz buty kiedyś kupiłem w TK Maxie. A jak ćwiczę? A ćwiczę z Luką i Adrianem na projekcie zimowanie i jest grubo. Jak Adrian wczoraj zrobił tabatę. Ja kiedyś myślałem, wiecie, że tabata to jest takie coś takie przyjemne dla kobietek i tak dalej. I drugi dzień Adrian mówi, no dzisiaj zrobimy tabatę. Ja mówię, no zajebiście, wczoraj było ciężko. Wow, naprawdę wow. Po rozgrzewce było już grubo, a potem to już w ogóle, ale no jest dobre. Co sądzisz, Klaudia? Ja nie wiem, bo ja nie widziałam, jak ty ćwiczysz ani razu w sumie jeszcze, ale Kacper mówi, że jest mega zadowolony. No. Kacper nie jest jakimś wielkim miłośnikiem, nie wiadomo jakich ćwiczeń, nie? No tak, to nie o to chodzi, ja tu więc, nie jestem pokazany. Ale właśnie chodzi mi o to, że mimo, że nie jesteś, to by się podobało, podoba, nie? O to mi no, chodziło, to nie? Tak, pod tym względem to tak. Wiem, że kiedyś na przykład Kacper grał w futbol amerykański. Ale to było dawno temu i nieprawda. Prawda. No prawda, no. Potem jak już w końcu schudnę, to mam też wagę. Mamy razem z Klaudusią, z Xiaomi i ona jest na tyle fajna, że łączy się od razu z telefonem. I co ma z nowego? Pomiar. To wam pokażę, jak wyglądała waga moja kiedyś, a teraz. Patrzcie, co robię. Zawsze jak się maluję, to jednak trochę podkładu mi wchodzi na usta, więc robię taki myk, że patyczkiem słynę do makijażu oczyszczam i dopiero na to nakładam błyszczyk lub jakąś szminkę, bo jeśli szminka nie ma mocnego pigmentu i mocnego krycia, to będzie widać ten podkład i będą przez to mniejsze usta. Ready. Mam taki odrost na głowie, że założyłam czapkę, związałam sobie dwa warkocze. Będzie mi przynajmniej wygodnie na spacerze sobie chodzić, nie będą mi włosy wpadały do ust. Zapomniałam pomalować usta, ale zrobię to w aucie. Kacper, słuchajcie, idzie odebrać paczkę bezdotykowo. Przyszło mu coś do kwiatków, chyba jakieś lekarstwo, bo jeden kwiatek mu zachorował. I zobaczcie, jakie jest fajne opcje w ogóle. Ja nawet nie wiedziałam w sumie, że to jest tak totalnie tylko telefon. Klikasz, wyciągasz. A zamknął ręką i tak. Muszę mu powiedzieć, że mógł zamknąć łokciem. Ty czemu zamknąłeś ręką, a nie łokciem? Jak bezdotykowo to mogłeś zrobić to łokciem. Bo... Nie pomyślałeś. Nie pomyślałem. Kto wskoczył do samochodu i chciał jechać z nami na spacer? Tak! Piesek! Piesek nasz! Przyjechaliśmy do rodziców odwieźć kilka rzeczy, zabrać kilka rzeczy. Paczki gołąb ładne. No, taki biały, no, jak taki ten. Kurde. Czekajcie. Widzki, patrzcie. Weź zrób zooma. Poleciał. O nie, co za ham. Odleciał, ale byliśmy na chwilę się u rodziców. Jak widzicie, ja w ogóle dzisiaj jestem bez okularów. Mam pierwszy dzień soczewki, które zamówiłam nowe. Także kto wie, może mi się spodoba. Na razie ich w ogóle nie czuję, są spoko. Potem jak będę w domu, pokażę wam jakie mam. Jakie zamówiłam. No, ale wracając do Warego, wskoczył do samochodu i nie chciał wyjść. Mała go bawiła kabanosem, wyszedł po kabanosa i wrócił do auta. Także i tak jedziemy na spacer na Pogorie. Kacper jak go trzyma, to w miarę się słucha, więc szybkim krokiem przejdziemy Pogorie, zmęczy się, to będzie przynajmniej później spał. A jak będzie bardzo zmęczony w połowie, to go weźmiemy na ręce. I będzie szedł z nami na rękach. Ostatnio jak nie działała nam winda w bloku, a mieszkamy wysoko, bo na 7, to szłam z nimi, wiecie, on ma już w sumie 8 lat i tak w połowie już zupełnie nie chciał iść. Stawał tak i nie chciał. Stawał, uciekał pod inne drzwi. Tak. Specjalnie robił takie okrążenia. Może źle się czuł, nie? Może wiesz, nie ma kondycji już. Ale jednak jak pies ma 8 lat, no to już jest tak w kwiecie wieku, można powiedzieć, nie? Chyba już nawet po kwiecie wieku. Ile
takie małe pieski, no myślę, że jest tak w połowie swojego życia. Także no jednak może już po prostu mieć gdzieś tam problemy z kondycją i tak dalej, więc stwierdziłam, że wezmę go na ręce i przez 3 piętra szedł na rączkach ze mną. Hejka, jesteśmy na Pogorii, także lecimy się przejść, nie bierzemy aparatu, bo będzie nam ciężko z nim, wiecie, spacerować, także szybki spacerek, ile? W godzinę? Godzinę, no. Godzinę coś tam dookoła zajmie, jak wiesioro obejść. Jest naprawdę przepiękna pogoda, aż sprawdzę szybciutko jeszcze ile jest stopni, żeby wam też powiedzieć, ale naprawdę jest mega ciepło. Ja mam bluzę i tutaj na tą katanę taką już letnią, znaczy letnią, wiosenną i powiem wam, mega. Mam częstochowe, czy mam częstochowe? No ile? Zobaczcie ile jest stopni. 13. Także lecimy. Właśnie wróciliśmy, fajny, udany spacerek. Ile zrobiliśmy kilometrów? 6. Około 6 km. Cieplutańko, fajniutko, przyjemniutko. Na początku byłam w kurtce, a potem już ściągnęłam kurtkę i byłam w samej bluzie. No bo naprawdę było przyjemnie na dworze. Teraz jemy obiadek. No i lecimy z dalszą częścią dnia. Mam szybko, bo zrobiłem sobie zakupy w sklep dla ogrodu. Mamy taki problem, że na naszej Monsterze pojawiło się takie coś. Klaudia, co się pojawiło i czemu? No na wariegacie. To chyba byś na tamtej? Co? Nie, nie, no teraz kupiłem, to jest starszy. Ej, patrz, ukraińskie sprzedają, pewnie mają taniej. Boże, ściągają z Ukrainy, pewnie taniej, Ukraińcy mi przywożą. No, ale mamy najprawdopodobniej jakąś mini chorobę grzybową albo coś takiego. Nie wiem, czy to w sumie jest grzybowe, czy nie, ale czytałem, jest spowodowane od przeciągów. Gdyż Klaudia trochę lubi wietrzyć i niestety nasza wariegata trochę ucierpiała. No pokazuj pranie, no to jest normalne. Dobra, co kupiliśmy? Kupiliśmy takie coś i w sumie to... Ej, to jest słabe, bo ja teraz nie wiem, co to jest. Nie napisali ci? No bo jest po ukraińsku. Po polsku coś jest? Nie. Serio? Ej, słabe to jest, no. Słabe, mega, turbo słabe. Zestaw do badania gleby pH wziąłem. Wziąłem nam ekstrakt z grejpfruta, bo to kiedyś czytałem, że jest spoko. A, to jest, a, do tuj też kupiłem. To jest do mikrolizy, chyba tak to się nazywa, do tuj. Do tuj. To jest, no właśnie, to jest Topsin M500SC i to jest na Monsterę. A oprócz tego jeszcze wczoraj kupowałem, takie coś na muszki owocówki wziąłem. I to dwie sztuki chyba mamy, dokładnie. Że niby jakoś w tym zostają. Co tu jeszcze jest, patrzcie. No właśnie, to jest Simbivit i to jest chyba do... To jest mikroliza chyba? To jest właśnie do tego jakoś tak. Albo to jest to? Czekajcie. Nie, to jest też zestaw do badania gleby pH. Ja 3 wziąłem? O kurde. I jeszcze mamy na multi-insect, czyli mszyca, mącznik, przędziorek, misecznik. Mącznik już mieliśmy, tak? No, 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 dlatego... I o, to jest bio, naturalne. Grzyskoczko. Nie wiem, ile to kosztowało wszystko. No, do mikroryzy, sorry. Mikroryzy. Do mikroryzy, a co to jest mikroryza, jeszcze nie wiem, nie wiem. Tak, to jest to, to jest mikroryza. A co to robi, to jeszcze nie pamiętam, szczerze mówiąc. To będzie do tuj. Mamy tuje. Słuchajcie, właśnie pomyślałem, że przecież wystarczy, że zrobię sobie fotkę tego. Patrzcie, cyknę sobie fotkę z tej strony i dam Oli do tłumaczenia. No. Pani Gosia ci pakowała. Pani Gosia mi pakowała? Może mieć do pani Gosi pretensje, że nie przetłumaczyła ci tego. Na szczęście mamy Olię. Na szczęście mamy. Ale nie wiem, czy to jest po ukraińsku czy po rusku, ale ona zna jeden. Ale ona jeden i drugi zna, na szczęście. Dobra. I witam was, kochani, w kolejny dzień. Dzisiaj już w sumie sytuacja się trochę zmieniła. Wczoraj pokazywaliśmy wam spacer, Kacer pokazywała wam roślinki i wtedy jeszcze można było normalnie wychodzić na spacery. Teraz od wczoraj bodajże niestety wprowadzono zakaz wychodzenia tak jakby bez potrzeby, nawet na spacer czy do parku. Także jedziemy teraz tylko szybko odebrać sobie sushi na wynos. Tak jak wam powiedziałam, jedziemy po sushi na wynos. Stwierdziliśmy, że sami się przejedziemy, nie będziemy jakby prosić, wiecie, stricte, żeby dostawca do nas przyjechał. Nie mamy tak naprawdę daleko. I umówiliśmy się z Katrem już w sumie w tamtym tygodniu, nie? Że będziemy jeździć, że pojedziemy sobie dzisiaj na sushi, że raz w tygodniu co najmniej będziemy jeść sushi. Także właśnie jedziemy, zamówiliśmy i mamy mieć za
W sumie już chyba teraz gotowe, nie? No. Katar jeszcze był szybko na menu przepukać samochód i zleciało nam. Także jedziemy. A co? A właśnie teraz słuchamy sobie, słuchajcie, płyty. Kłe, bo Kacper zamówił płytę CD przed premierą w sumie, nie? Czy w dzień premiery? Po premierze. A właśnie, nie da się. Nie dało się jej, nie dało się jej zamówić chyba przed premierą, bo nikt o niej nie wiedział. No to, ale ja zamówiłem tamtą płytę. Aha, tamtą. Rozumiem, Romantic Cycle. Tylko, że anulowali zlecenie. Mhm. Już wiesz dlaczego? Co? Już wiesz pewnie dlaczego. Może po prostu nie zrobili jej. Jak nie, jak ona wyszła. A która? No, on wysłał tamte płyty. Tak? Tak. Aha. A potem po dwóch dniach dosłał te. Każdy myślał, że to jest już tamto wszystko. Aha. A tamto, szczerze mówiąc, nie słuchałem tej płyty, bo ciężko ją dorwać. No ale nie jest to nic górnolotnego z tego, co słyszałem. Okej. Okay. Kacer w ogóle zamówił, słuchajcie, tom i zaczął słuchać pierwszych kawałków tej płyty. Czyli jak ona się nazywa? Też Romantic Psycho. A też, tylko druga część, tak, tak jakby? No, powiedzmy. No okej, okay, dobra. I zaczął słuchać i mówi, kurde Klaudia, ja zamówiłem tą płytę, a wcześniej nie przesłuchałem tych kawałków i mi się średnio podoba. Ciemno zamawiam, wiem. Ale po drugim odsłuchaniu wsiadłem, bo się zdenerwowałem, wsiadłem w samochód. W nocy odpaliłem sobie piosenkę, znaczy całą płytę, przesłuchałem i mówię, no, teraz mi siedzi, nie? I spodobała ci się. No. To dobrze. To dobrze, bo by była kasa wydana, było to. Ale faktycznie ja też tak miałam, że pierwsze piosenki przesłuchałam, mówię, kurczę, jakieś takie w ogóle nie klimat Kłebo. Jakby ja jeszcze bym prędzej tego posłuchała, bo ja lubię czasami takie spokojne nuty, a Kacper jednak lubi taki no rap, a nie takie jakieś śpiewanie, no nie? Jakby mega wolne. Ale faktycznie niektóre piosenki są takie po prostu spokojniejsze i dlatego tak nam się wydawało, myślę. No ale tekstowo nadal jest troszkę zacko, nie? No, także słuchamy i zmierzamy po jedzonko. Szczęśliwy? Wspierajcie polskie biznesy w tym momencie. Mhm. Najlepsze sushi w Kato i w okolicy. Sakurka. Sakura. Zresztą widać, że jesteśmy tutaj... A ty kupiłeś już bon w salonie Urodesce? Dość często. Nie. Połczerek? Nie, bo jeszcze mnie tam nie było, bo salon jest zamknięty i muszę przez online kupić. Ale można kupić. Muszę kupić online. Na jaki zabieg kupujesz? Nie wiem, co dla ciebie. Katura, nie wydłudniaj się. Szybka 50. Ja na jaki zabieg? No, nie wiem. Wpiszcie w komentarze, co by mi się przydało. Właśnie. Pomyślcie, dziewczyny. Może jakiś kwasik hialuronowe pusta? Może jakiś kwasik czy coś, patrz. Jest, stoją. I teraz ciekawe, czy się... Bo tu jest bark, przepraszam. Sushi zjedzone było bardzo, bardzo smaczne. Jak w ogóle widzieliście, jechaliśmy na sushi, było widać piękną pogodę, piękne, słoneczne niebo. Także słuchajcie, pierwszy raz w tym mieszkaniu wystawiłam sobie pranie na balkon i normalnie schnie. Wiatr mi go nie zwiewa. Pięknie słoneczko wcześniej padało, teraz już akurat zeszło z naszego balkonu, ale jest cieplutko, także pokażę wam. I dowieszę sobie nowe pranie, bo właśnie mi skończyła prać pralka kolejne. Klaudia na dużym ekranie i na trochę mniejszym ekranie, ale też dalej na ekranie u was. Także dwie Klaudie na dwóch ekranach. Wrzuciłam wczoraj na kanał Klatek makijaż. Kurde, Kacer psuje mi nagranie. Makijaż z filmem dla nastolatki, także kto jeszcze nie widział, jak nie widzieliście jeszcze, to wpadajcie koniecznie na mój drugi kanał Klatek. Biorę się teraz za umycie łazienki, wiecie, wanny, ubikacji, umywalki, pościeranie kurzy i jeszcze jak zdążę, to wieczorkiem pomyję podłogi, podkurzam, żeby mieć z głowy, wiecie, na potem już kolejne dni, tygodnia wolne. Także taki mam plan, zobaczymy, co mi się uda zrobić. Już kiedyś wam go polecałam, polecę raz jeszcze, kto jest nowy na vlogu. Mój ulubiony żel pod prysznic, co prawda męski, ale pachnie nieziemsko. To jest imbir i cyprus. Naprawdę uwielbiam go. Mega, ale dla osób, które mają wrażliwą skórę, skłonną do podrażnień, do jakiejś tam alergii, nie polecam, bo
na przykład mnie po goleniu szczypie w nogi czy w ręce, także uwielbiam, ale no nie dla wszystkich. Czeka na nas dzisiaj jeszcze prasowanie, które widzicie za mną. Jest trochę do zrobienia. Łazienkę ogarnęłam już w sumie całą, została tylko do odkurzenia podłoga i do umycia podłoga. Teraz właśnie włączyłam rumbę i już zaczyna mi pomagać w odkurzaniu. Ja później tylko poodkurzam z tych listw, wiecie, których, tych co mówiłam wam, nad panelami są takie listwy, których po prostu rumba nie domywa, więc po prostu trzeba zrobić ręcznie odkurzaczem. W ostatnim vlogu was pytałam właśnie, jakie polecacie i było kilka poleceń, więc mam nadzieję, że coś mi pomogłoście i zdecyduję się na któryś z nich. A ja już się teraz z wami żegnam, bo będzie mi ciężko później, wiecie, już cokolwiek nagrywać, czy sprzątając, myjąc podłogę i tak dalej. Już byłoby to nudne, także w dzisiejszym vlogu to tyle. No i widzimy się w kolejnym. Buziaki, dzięki, pa!